Fascynujące zastosowania ozonu w medycynie. Ozon jest trójatomową odmianą tlenu, która posiada niesamowite właściwości antybakteryjne. Pod koniec XIX wieku została opracowana technologia, która pozwala na sztuczne generowanie ozonu i łatwo się domyślić, że z czasem ten związek zaczął być bardzo szeroko wykorzystywany również w medycynie, gdzie jego zdolność zwalczania bakterii okazała się ogromnym atutem. Ozonoterapia jest prawdziwie fascynującą dziedziną medycyny, która zostanie omówiona w tym artykule. Ozon w stomatologii. Ponieważ ozon jest niesamowitym utleniaczem, znalazł bardzo przydatne zastosowanie w stomatologii. Jako broń przeciwko drobnoustrojom kryjącym się w jamie ustnej wykazuje daleko większą skuteczność niż chlor, dlatego obecnie wykorzystuje się go w bardzo szerokiej gamie zabiegów. Wbrew panującemu często przekonaniu, iż stosuje się go głównie do zwalczania wczesnej próchnicy. W periodontologii ozon wykorzystywany jest do leczenia zapalenia dząseł, przyzębia oraz kieszonek dząsłowych, w protetyce zaś do eliminowania flory bakteryjnej na oszlifowanych zębach, dzięki czemu pod uzupełnieniami protetycznymi nie ma szans pojawić się próchnica. W chirurgii stomatologicznej ozon pozwala zaś na uniknięcie powikłań po zabiegach chirurgicznych. Zaś w leczeniu kanałowym wykorzystuje się go do leczenia wyjątkowo trudnych przypadków endodontycznych. Jak zostało wspomniane powyżej, wiele osób uważa ozonoterapię głównie za sposób zwalczania wczesnej próchnicy i rzeczywiście w tego rodzaju zabiegach sprawdza się ona doskonale. Badania potwierdzają jej skuteczność w tym zakresie, ponieważ stwierdzone zostało, iż wystarczy przez kilkanaście sekund aplikować ozon na dotknięty schorzeniem ząb. By pozbyć się z niego prawie całej flory bakteryjnej. Szerokie zastosowanie ozonoterapii. Zastosowanie ozonoterapii w stomatologii to jednak zaledwie niewielka część jej użyteczności. Lista chorób, do których leczenia wykorzystuje się ozon, jest niezwykle długa i należą do nich m.in. reumatyzm, zespół przewlekłego zmęczenia, zaburzenia krążenia, cukrzyca, nieżyty żołądkowo-jelitowe. Niewątpliwie wraz z rozwojem ozonoterapii ilość chorób. W których leczeniu jest wykorzystywana, będzie stale rosnąć. Ze względu na silne właściwości bakteriobójcze, ozon wykorzystywany jest często w przypadkach pacjentów, których organizmy nie reagują na antybiotyki. Ozonoterapii nie traktuje się w większości przypadków jako głównej metody leczenia, lecz raczej jako uzupełnienie dla terapii podstawowej. Są cztery formy, w których zazwyczaj podaje się pacjentom ozon. Są to Zastrzyki dożylne i dotętnicze. Zastrzyki domięśniowe i podskórne. Zastosowanie mieszanki tlenowo-ozonowej na skórze pacjenta. Hiperbaryczna terapia ozonowa. Ozonoterapia jest zabiegiem bezpiecznym dla organizmu i nie wywołuje skutków ubocznych. Nie należy się obawiać przedawkowania ozonu, ponieważ podawana pacjentowi mieszanka tlenowo-ozonowa tworzona jest w taki sposób, by zachować bezpieczne dla niego proporcje między tlenem a ozonem tego drugiego jest w niej śladowa ilość. W przygotowaniu artykułu pomogła strona koronaozon.pl